Cześć, dzisiaj Region Fakty pyta Wałbrzyszan, czego brakuje im w ich mieście. Czego brakuje? Toalet. Bo akurat przeszłam. Dobrych ulic i pracy. Jest za dużo znaków w tych drogowych, w tych miejscach, gdzie nie potrzeba. Na przykład na Nowym Świecie. Nie wiem, czy panowie widzieli. Zakaz wjazdu, zakaz postoju, a jeżdżą w jedną i drugą stronę. Spokoju. No i robota, żeby była dla młodej. Pracy. Pracy i mieszkań. No i mieszkań. Toalet. Naprawdę? To jest największy problem? Może nie, ale też jest to problem. O wszystkiego. Wszystkiego, wszystkiego? Wszystkiego, tak. Bieda jest straszna. Według mnie czego może brakować? Wszystkiego. Pracy. Czego może jeszcze brakować? Kurczę, ja wiem. No przede wszystkim pracy, nie? Nie, człowiek robi, bo tam gdzie musi robić, to robi, nie? A tak pracy żadnej konkretnej nie ma, nic nie ma. Nie mieszkamy w Wałbrzychu, więc nam niczego nie brakuje. Przejazdem. Aktywności, ruchu. No nic się nie dzieje, to miasto powoli umiera. Mimo, że burmistrz zrobił dużo, czy prezydent, ale jakaś ta aktywność jest mizerna. Wałbrzyszan, bo myślę, że w ich rękach to, żeby coś się działo.